Witajcie kochani, mamy niedzielę 23 maja 2021 rok. Jest już takie dość późne popołudnie, po 18:00, ale tam cały dzień byliśmy poza domem. Jeździliśmy tu i tam w różnych sprawach, byłem kierowcą. Ale udało się wrócić, więc postanowiłem, że jeszcze jest czas, by skończymy z moim kumplem Reksiem. Połazimy sobie po krzakach, pójdziemy może do lasu. Zobaczymy, co tam w przyrodzie słychać. Nasiedzieć się przed telewizorem, przed komputerem zdążymy jeszcze późnym wieczorem. A taki spacer dla zdrowia jest bardzo ważny. Zwłaszcza na kogoś, kto się zmaga z nadciśnieniem, z nadwagą, z cukrzycą, a i inne choroby wewnętrzne, somatyczne czy immunologiczne też potrzebują, żeby pacjent pochodził, pospacerował. Dlatego to robimy. W zagajnikach już jest przepięknie zielono. Drzewa, krzewy mają piękne liście już zielone. Pochodzimy, zobaczymy, może uda się jakiegoś pierwszego grzyba jadalnego, takiego naturalnego, dzikiego znaleźć. No, polecam to kanał kolegi youtubera, który tam się przedstawia jako dziadek. Jego kanał się tam Dziad TV nazywał. Chyba się dalej nazywa, link będzie tam pod spodem. Polecanie, tak, będzie pod... chociaż jego kanał trzeba polecać, bo jest mocno rozwinięty i tam radzi sobie dobrze, ale chodzi o to, że ten człowiek już od kwietnia zbiera systematycznie, czy to kozaki, czy to prawdziwki, no mnie to osobiście imponuje. Także jego link do jego kanału będzie pod linkiem zbiórki dla Marcina. Marcin tam zaktualizował swoją tam stronę zbiórki, filmik nagrał. Żyje, walczy z chorobą, walczy z biurokracją, która mu rzuca kłody pod nogi, nie pozwalając tam używać nowoczesnych medykamentów, no ale my możemy mu dać powód. Możemy mu też pomóc, raz, że życzyć zdrowia, kto wierzący niech modli się za jego zdrowie. A możemy też wesprzeć finansowo go na tą zbiórkę na lekarstwa. Natomiast wracając do kanału tamtego kolegi, on mieszka w tym samym powiecie co ja, tak jak ja szacuję, około 20 km na wschód ode mnie. On ma fantastyczne miejsca już tam, fajne grzyby zbiera od końca kwietnia. Głównie na razie tak sobie, psiaki głównie, no ale przejdziemy się, może dziś coś znajdziemy. Ale nie to jest najważniejsze w tych spacerach. W tych spacerach najważniejsze jest kontakt z przyrodą, świeże powietrze, ruch. Ruch, który spala cukier, spala trójglicerydy, spala cholesterol, spala kwas moczowy. Kto się zmaga z tymi problemami, to wie dobrze, o co to chodzi. Ale same lekarstwa, jakby nie były doskonałe, nie pomogą wam, jak nie ruszycie się i nie pochodzicie trochę, nie uprawiacie aktywności fizycznej. Więc koniec gadania z kumplem moim brązowym Reksiurkiem. Idziemy szukać ciekawych rzeczy w krzakach, w lesie. Kochani, tak trochę o pogodzie. Dzisiaj było słonecznie, ale teraz przechodzą takie ciemne chmurki. Kumulonimbuski małe, z nich trochę pada przelotnie, a tu na łące pięknie jaskry kwitną na żółto. Gipsówki takie białe, nie zapominajki, na biało. Na razie jest tu tyle tego koloru, chociaż już jest fajnie. Z czasem zaczną kwitnąć szawie i inne. Krośniny będzie jeszcze ładniej. No, chciałem wam powiedzieć, że tu chciałem tym polem, łąką przejść, ale tu wody jest bardzo dużo. A ja się dzisiaj ubrałem dość radośnie. Buty typu Adidas. A nie w gumofilce, moje terenowe buty. No i muszę zawrócić do głównej drogi. Nie miałem się przejść kawałek, bo do tamtych dalszych kompleksów, gdzie chciałem iść, tędy się nie przejdzie suchą stopą, a nie jest, nie ma sensu moczyć sobie butów. Jeszcze nogi moczyć w zimnej wodzie. Idziemy, wycofujemy się do głównej drogi, tu zaraz. Tam są jeszcze zabudowania sąsiadów, ale to nawet ciężko dojść o takie.
i porobimy kałuże. No. Z takich kałuż tutaj to od wielu lat nie było. Pod koniec maja. Także w tym roku pada i pada, pada i pada i ta woda wszędzie stoi. No kochani, jesteśmy już w głównym kompleksie leśnym, ale grzybów i chuchu, ani jadalnych, ani psiaków. Ale jest pięknie, tak czy siak. Trawka jest spora, zielona. Krzewy drzewa pokryte liśćmi. Tu i ówdzie coś kwitnie. Tam w głębi, z tego co widzę, głóg kwitnie na biało. No wspaniale jest tak sobie pospacerować z dala od zgiełku, z dala od ludzi też, sam na sam z przyrodą. Ptaszki ćwierkają, owady latają, w tym komary. Sporo jest ich w tym roku, jakieś takie anemiczne. Słabo gryzą coś, chyba przez tą zimę tamte. Te najgrubsze się nie schowały, dobrze wymarzły, te co się zostały, rozmnożyły, to jakieś takie liche bardzo. Ale to dobrze, bo za dużej szkody nie zrobią. Nawet jak ukąszą, to tam ledwo to się czuje, albo i nawet wcale się tego nie odczuwa. Idziemy dalej, jeszcze się rozejrzymy trochę. A, zrobiłem kilka kroków. I są pierwsze badziewne trochę, ale grzyby jadalne, twardzioszki przydrożne. A to rosną na drodze. No ale to takie malutkie grzybki. Zobaczę jak będziemy wracać, a coś znajdę jeszcze, to może ich wezmę. A jak nie, to niech sobie zostaną i niech sobie rosną. Jakieś takie małe, fajne kwiatuszki na biało kwitną. Ale szczerze mówiąc nie wiem jak się nazywają. Jak ktoś by je rozpoznał, to proszę, żeby powiedział jak się nazywają. Też bym się chętnie czegoś dowiedział i nauczył. No nic kochani, tak sobie z Reksiem już z godzinkę łazimy. Oprócz tych kilku twardziaszków żadnych grzybów nie ma. W lesie jest pięknie, to jest taki las typowo grzybowy. Ale tu nie chuchu nic na razie, widocznie jeszcze nie czas. Ale w tym roku tyle padało, że po prostu jak ruszy, to aż się boję pomyśleć. I pewnie już zbiory będą opite latem, nie trzeba będzie do jesieni czekać. Na razie jednak tak sobie. Nawet za bardzo psiaków nie ma, czyli niejadalnych grzybów. Ale to nic, ważniejszy jest aspekt zdrowotny. I dla zdrowia wewnątrz organizmu, i dla zdrowia nerwowego przyjść, pochodzić, wyciszyć się, uspokoić, wrócić do domu i spokojnie dalej egzystować i funkcjonować w swoim rodzinnym środowisku. O, tu przyszliśmy na taką naszą ulubioną, fajną polankę. Porastają takie spore, wysokie już jagodziny. To głównie brzozy są, trochę sosen i jagodziny wokół, na środku trochę pustego miejsca, trochę trawki. Jak są grzyby, to też się ładnie znajduje, kozaki przede wszystkim. Ale dziś przyszliśmy tu, bo tu robimy tą polarkę. To taki prześpit w lesie. Można sobie na niebo popatrzeć, akurat się zachmurzyło. Popodziwiać te krzewy, te wszystkie piętra roślinności, runo, podszyt, warstwa krzewów, drzewa niższe, drzewa wysokie. Ptaszki śpiewają, owady latają. Po prostu fantastycznie. A my z Reksiem sobie spacerujemy, wdychamy świeże powietrze i wypoczywamy. No, dzisiaj kochani, zasięg naszego spaceru sam się wyznaczył. To droga, którą chodziliśmy nieraz dalej, zalana, strumyk, który tu już przestał płynąć przed jakiś czas temu. Teraz płynie, ma się dobrze, jeszcze rozlał się na kawał drogi. A my, znaczy ja przede wszystkim zły, bo mówił, a Reksio też raczej pływakiem nie jest i chętny nie będzie, żeby brodzić przy wodzie. Więc się zawracamy już do domu.
A tutaj na drodze pod młodymi jagodzinami kolejne znaleźliśmy małe twardziożki przydrożne, a te w zasadzie są nadrożne. Ale to są maluchy. O, nie wiem, jadarne. No. Nie będziemy jednak tego zbierać, tylko pokazuję, że już pierwsze jakieś jadalne, chociaż nie szlachetne grzyby, ale już u mnie w lesie się pokazują. No nic kochani, już kończymy powoli nasz spacer dzisiejszy. Reksio sobie pobiegał, pochodził tu jeszcze panorama na wodnik. Starszy wodnik. No, będziemy przedzierać się do drogi, drogą już do domu, także dziękuję za oglądanie. Podobało się, to łapka w górę. Miłego tygodnia kolejnego Wam życzę. Pozdrawiam ciepło, uważajcie na siebie. Do następnego zobaczenia.